Witam. Chciałbym Wam dzisiaj przedstawić małą apteczkę z firmy Tactical Med z dystrybucji sklepu Paramedic 24. Jest to apteczka o nazwie IPMed 1. Można ją dostać wyposażoną bądź pustą. Ja akurat kupiłem sobie wersję pustą od prywatnej osoby. No i co mogę powiedzieć o tej apteczce? Jest to bardzo mała apteczka na małą ilość medykamentów, czy tam na mały zestaw podstawowych opatrunków. Może powiem Wam, co w takiej apteczce znajduje się z relacji, powiedzmy, producenta sklepu. W takiej apteczce może się zmieścić i w zasadzie wiele więcej się nie zmieści jak Staza Soft, opatrunek Ola S4, gaza zrolowana czy kompresowana, nożyczki, rękawiczki nitrylowe i coś jeszcze było? I ustnik do resuscytacji. Jeżeli chodzi o zewnątrz apteczki, wymiarami mniej więcej wygląda nam tak. 11 cm, nie, przepraszam, 16 cm, 11. Jeżeli chodzi o szerokość, to jest około 6 cm. Wykonanie apteczki, jeżeli chodzi o staranność, to nie mam nic do zarzucenia, jest starannie i ładnie wykonana. Jeżeli chodzi o zewnętrzny materiał, tutaj akurat sprzedawca czy producent się chwali, że to jest oryginalna Cordura 1100, słabo widoczna w świetle noktowizyjnym, czy w widzeniu noktowizyjnym. Z zewnątrz mamy zamki, jakby nie było, kryte. Widzimy odpływ drenażowy. Zamki, są to zamki markowe YKK. Z zewnątrz mamy możliwość przyczepienia rzepu. Jest to rzep firmy Alphatex, więc mamy tutaj wszystkie markowe rzeczy. Standardowo mocowanie do systemu PAL-SMOLE. Chyba jeżeli chodzi o zewnątrz apteczki, to tyle. Mamy ją dostępną w trzech kolorach. Czarny, oliwka oraz Coyote Brown, chyba to się nazywa tak. Dobra, pokrótce Wam pokażę, jak wygląda ta apteczka w środku. Ja mam trochę inaczej wyposażoną niż producent, to zakłada, no ale też niewiele więcej tu się zmieści tak naprawdę. Dobra, to otwieramy. Otwieranie zamkiem dwukierunkowym. I w środku mamy tak. To mniej więcej wygląda. W tej części mamy dwie gumki elastyczne. Ja sobie tu włożyłem stazę CAT, którą mam. W standardzie jest soft, tak jak Wam mówiłem. Opatrunek izraelski. O, przepraszam, wypadły nożyczki. Nie, przepraszam, nie izraelski, tylko LAS. Powinien być, ja nie mam, włożyłem wielkością podobne, czyli polski odpowiednik. I tutaj co mamy? Mamy dwie gumki elastyczne i płytką kieszeń siatkową na wsadzenie czegoś, żeby tam się w miarę to trzymało. Druga część. Mamy jedną kieszeń z przodu na rękawiczki. Akurat zmieszczą się 3-4 pary rękawiczek, nie więcej. I tam wystarczą dwie na chwilę obecną do filmiku. Tutaj włożyłem zamiast gazy kompresowanej dwie gazy, jedna druga metra. No i co tu mamy? Dwie kieszonki na wsadzenie jakichś elementów, żeby nie powypadały. Oraz jedną gumkę. Także jest to bardzo skromna apteczka na podstawowe wyposażenie. Tutaj mamy logo firmy. Złapię ostrość. O, chyba widać, trochę nie widać. No i tak wygląda pokrótce apteczka. No więc sami widzicie, że wyposażenie co do apteczki jest skromne. Niewiele więcej tam wejdzie. Można pobawić się o upchanie lub zmniejszenie objętości tej apteczki, jeżeli chodzi o wyposażenie, jeżeli zrezygnujemy z tego dużego patrunku.
Na rzecz dwóch małych opatrunków, myślę, że jeszcze zmieści się wtedy staza i coś jeszcze, bądź po prostu zrezygnowanie ze stazy i włożenia opatrunków innego typu. Jeżeli Wam się podobał filmik, zostawcie jakiś komentarz, łapkę w górę, subskrypcję. To nagram jeszcze jakieś filmiki, jeżeli chodzi o apteczki i wyposażenie medyka na polu walki. Także zapraszam na Facebooka, na kanał, na YouTubie. Także pozdrawiam. Trzymajcie się.